Cześć, tu czopiarze.pl. W dniu dzisiejszym testujemy dla Was długiego czopa Barna Original Classic Defense. Jak sama nazwa okładziny wskazuje, jest to długi czop stworzony do klasycznej gry defensywnej. Do nagrania recenzji wykorzystaliśmy sprzęt dostarczony od producenta Barna Original. W skład zestawu testowego wchodzą deska Barna Original Victory All Plus, forehand to czarna okładzina gładka Barna Original Extra Spin w wersji Speed, która jest nowością i pojawi się na rynku okładzin gładkich do gry w tenisa stołowego w przyszłym roku. Okładzina po stronie backhandowej to długi czop Barna Original Classic Defense w wersji bez podkładu OX, koloru czerwonego, przyklejony na folię. Nie jesteśmy zawodnikami, którzy grają klasyczną defensywę, więc recenzja okładziny tego typu w naszych rękach powinna być dla Was bardzo ciekawa z racji tego, że podczas nagrywania materiału filmowego staraliśmy się zagrać większość zagrań stosowanych przez zawodników defensywnych podczas gry długim chopem. Spośród tych zagrań będziecie mieli okazję zobaczyć, jak chop Barna Original Classic Defense zachowuje się podczas gry kosą, blokiem pasywnym, blokiem aktywnym, przebiciem, a także atakiem. Waga całej rakietki po naklejeniu okładzin wynosiła około 150 g. Rakieta ewidentnie w takim zestawieniu okładzin jest bardzo lekka, a uchwyt anatomiczny zapewnia bardzo dobry chwyt. Czucie uderzeń na desce Victory jest typowe dla desek do gry w półdystansie. Deska zdecydowanie lepiej sprawdzi się w rękach zawodników preferujących grę w dystansie niż przy stole. Okładzina Barna Extra Spin w wersji Speed na desce Victory chodziła bardzo szybko. Zauważalny był mocny efekt katapulty, a piłka po odbiciu się po stronie przeciwnika dostaje bardzo mocnego kozła. Grając w takim zestawie długim chopem Barna Original Classic Defense, kontrola gry w dystansie jest bardzo wysoka. Piłki zagrywane kosą z drugiej lub trzeciej strefy lecą bardzo szybko i bardzo płasko. Praktycznie nie da się podczas zagrań kosą dostrzec paraboli lotu, ponieważ piłka zmierza po prostej, opadającej linii. Nie trzeba było długo grać tym zestawem, aby domyśleć się, że nazwa tej okładziny Classic Defense, czyli klasyczna defensywa, to nieprzereklamowany slogan. Najlepsze walory Classic Defense, czyli bardzo mocne odwrócenie rotacji i płaską i opadającą trajektorię lotu, można zauważyć grając w półdystansie i stosując klasyczną obronę. My nie jesteśmy klasycznymi defensorami, tylko wszechstronnymi obrońcami, dlatego nie wystarczyły nam zagrania w dystansie i postanowiliśmy pograć trochę chopem Classic Defense przy stole. Gra przy stole Classic Defense jest co najmniej inna niż większością długich chopów. Wydawać mogłoby się, że ten zestaw będzie niebezpieczny tylko w dystansie. Nic bardziej mylnego. Poprawnie zagrany mocny chop block jest bardzo niebezpieczny, a piłka ucieka mocno w bok z dolną rotacją. Przy tego typu blokowaniu rotacja jest na tyle duża, że niejednokrotnie jako odbierający zagrania miałem problem z oszacowaniem miejsca, w którym piłka spadnie na stół. Dodatkowym problemem było zatrzymywanie się piłki po takim bloku. Blokowanie pasywne nie jest jakoś mocno trudne do odegrania przez przeciwnika, a blok pasywny chopem Classic Defense gra się bardzo łatwo. Odbiór serwisów chopem Classic Defense nie należy do jego najmocniejszych stron. Chop jest dość wrażliwy na rotację przychodzącą podczas gry przy stole, dlatego odbieranie mocnych bocznych serwów nie należy do czynności bardzo łatwych. Za każdym razem podczas odbioru serwisu trzeba mocno pilnować właściwego kąta ułożenia rakietki. W innym przypadku piłka będzie uciekać zgodnie z nadaną rotacją przez przeciwnika. Chopy Classic Defense są posadowione dość blisko siebie i są dosyć twarde. Budowa okładziny i przyczepny wierzch chopów powodują umiarkowany efekt zakłócający. Nie jest on jakoś mocno uciążliwy, więc zawodnicy, którzy szukają chopa z zakłóceniami, powinni rozejrzeć się na rynku za jakimś innym produktem. Najłatwiej przy stole gra się zagrania typu punch, a także chop bloki. Gorzej jest z przebiciem pustych piłek, gdzie często następuje wyrzucenie piłki poza pole gry. Można to ominąć, stosując zagrania wykonywane przez zawodników grających krótkimi chopami. Jednakże chopiarze grający na co dzień długim chopem będą mieli z tym problem.
Atakowanie chopem Classic Defense jest bardzo podobne do atakowania krótkim chopem. Trzeba uważać na kąt nachylenia rakietki i piłkę zagrywać lekko w dół, a nie do przodu, bez względu na rotację, jaką zagrywa przeciwnik. Reasumując, długi chop Barna Original Classic Defense to z pewnością ukłon w stronę klasycznych defensorów. Pomijając plusy chopa i zagrania, jakie można zastosować w grze przy stole, zdecydowanie najwięcej dobrego osiągniemy tym chopem, grając klasyczną defensywę. Dajemy Wam gwarancję, że dobry technicznie klasyczny defensor, grając tym chopem w dystansie, jest w stanie zmęczyć mocnego ofensora, który będzie musiał wkładać bardzo dużo siły w każdy swój topspin i niewątpliwie nie będzie zadowolony z gry przeciwko swojemu przeciwnikowi. Dziękujemy bardzo producentowi Barna Original za dostarczenie sprzętu do nagrania recenzji. W styczniu ruszamy z naszym sklepem internetowym pod adresem www.czopiarze.pl. Także serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny już niebawem.